dostałem Super Wheel Spina i info o nowym samochodzie do odebrania, tak? Właściwie to mam dwa auta do znalezienia i chyba to będą ostatnie dwa, jakie tutaj mam. No to może to sobie zrobimy, no nie? Znajdźmy sobie te dwa samochody i sobie odbierzemy te, które już wcześniej tam robiłem. Tu w ogóle ile tych, oja, te fabularne rzeczy też musimy sobie koniecznie porobić. Z tego strasznie dużo jest. No nic, jedźmy sobie i poszukamy ukrytych samochodów. To są prawdopodobnie moje ostatnie dwa. O kurde, fajny ten samochód jest. Pokonuje te wszystkie tereny bez problemu. Czy on ma opony szosowe? Chyba nie. Nie, dobra, ma offroadowe. Wszystko gra, wszystko gra. Jedziemy szukać ukrytych samochodów. Strasznie lubię to robić, to sobie wiesz. Można właściwie odpalić drona i znaleźć to od razu, ale to jest taka satysfakcja, jak znajdziesz sam, no nie? Bardzo, bardzo lubię. Fajne auto, to jest jakiś Jeep hardkorowy. Dobra, wiesz co, tu jest w sumie spory otwarty teren. Wystarczy chyba wjechać na jakąś górkę, rozejrzeć się i tyle, no nie? I znajdziemy. Dzisiaj jest oblodzony ten szczyt wulkanu i tam, z tego co wiem, jest chyba lód, no nie? Na wulkanie, tam gdzie zawsze jest woda. Jest teraz sezon zimowy, słuchajcie, to jest... Tak wygląda zima w Meksyku. Jedziemy do Meksyku razem? Zrobimy sobie wycieczkę. Dzisiaj wczoraj sprawdzałem, jaka jest temperatura w Meksyku. W Meksyku jest 30 stopni obecnie. Człowieku. Dobra, szukamy tej fury. O ja, nie mam pojęcia, gdzie to może być. Zawsze tutaj w grze jest... O, znalazłem. Zawsze tutaj w grze jest księżycowa noc. Zauważyliście to? No teraz nagle dzień? It's a Renault Quatrel. That makes sense. In the 60s there was a ban on import, so the government allowed them to be built here. Nice. W sumie nie wiem. Jak ma silnik z tyłu, to będzie spoko. Zrobimy kolejny samochód na Willy. Chociaż tego samochodu, co zrobiliśmy, to nic nie przebije chyba, nie? Dobra, tutaj mamy znalezione. Jeszcze jedno znalezisko mamy tutaj. Ja nie wiem, czy to wszystkie. Tu już mamy ostatnie dwa, tak mi się wydaje. Jedziemy. O, co to jest? A mogę wysłać tutaj prezent komuś, okej. Okay. Mam sporo samochodów skopiowanych, więc może tam kiedyś powysyłam. Pojedziemy sobie na przełaj, bo to jest samochód przełajowy, fantastyczny. I pyk. Kurde, prawie nic nie widać. Ja nie wiem, jak znalazłem ten garaż. No mówię, księżycowa noc pomaga jednak trochę. Dobra, co my tu mamy? Jeszcze musimy sobie odebrać, bo ja mam dużo samochodów do odebrania tych, co już sobie znalazłem wcześniej, także je też musimy sobie posprawdzać. I może w międzyczasie pojawią mi się do odebrania te nowe samochody, co teraz odebrałem. Ciekawe, ile już ma patyków w środku, no, ile piachu w butach. Ta moja postać. Dobra, gdzie to może być? Szkoda, że tylko dwa mi zostały, no. Aż chce mi się tak dłużej szukać tego specjalnie. No ale trudno, no. Podejrzewam, że zaraz na to trafię. Coś czuję, że gdzieś to w pobliżu tych gór będzie może. Nie, tutaj chyba jest za dużo drogi. Czy ja nie... Mi się wydaje, że gdzieś tutaj w pobliżu przejeżdżałem obok takiego garażu. To nie będzie gdzieś tu na dole? Nie no, tutaj już jest normalnie jakby ulica, że tak powiem, meksykańska.
tutaj mamy tą studnię, to pole uprawne. O, jest! Znalazłem. Zobaczcie sobie. Pyk, gotowe. No i pięknie! To jest ten Batrak! To jest ponoć dobry zawodnik, z tego co słyszałem. Fajnie. Czyli co, to jest ostatni samochód, który mogłem znaleźć? To trochę słabo. Chciałbym ich jeszcze poszukać. Dobra, tutaj nic ciekawego nie mamy. Mamy Super Will Spina, zobaczmy. Bronco, trochę kasy. I mamy zwykłego Will Spina. No i tutaj jakieś coś. Możemy to sprzedać. To jest ten czajnik, którego szukałem w czwórce. On w czwórce też był do szukania? Dobra, chodźmy sobie teraz do domku. I odbierzmy sobie poprzednie auta. Ja mam chyba ze 4 albo z 5 tych starych samochodów, także no jest co odbierać. 8 nawet. Także no jest. Raz. No dobra, po kolei. Więc tak, tutaj mamy Corvette z 53 roku. Mam taką Corvette w wersji Forza. But this one through a Conrad. I ona jest już tak trochę przerobiona. They've gotten much better at racing since then, lo juro. Dobra. It's all yours. Jedziemy dalej. Viper GTS ACR, ale ten stary taki. Szkoda, że już nie produkują tych Viperów, no nie? Ponoć bardzo nieprzewidywalne samochody. Fajny Viperek. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy Darta, Hemi. No nie ma żadnych nowych samochodów, no nie? W stosunku do Forza Horizon 4. Tak trochę zawiedziony jestem. Tutaj mamy F40, tylko ta specjalna wersja. Ja go chyba mam, ale nie jestem pewny. Ford F100? Czekaj, z tym F100 chyba się coś ciekawego robiło. Jego się nie stawiało na koło czasem? Coś się z nim robiło. To jest chyba z tej bajki Cars, no nie? Samochód. Tu mamy jakieś Ferrari. To jest chyba to najdroższe Ferrari. 250 GTO. Można go za 50 milionów niby wystawić, ale kto go kupi, jak każdy go zdobył? Nic specjalnego. Ten samochód jest taki drogi w prawdziwości ze względu na to, że jest unikalny, no ale jeśli każdy może sobie go zdobyć w Fordzie bez wydawania ani złotówki, czy tam ani kredyta, no to ten samochód nagle no nie jest taki drogi, no nie? I told Alex it was a Jimmy. He said you mean a Blazer? O, pad mi się rozłączył. A już się połączył. Ten będzie dobry. Ten... Jaki wysoki, ty. Ej, może on będzie dobry na Willy? Ty. Ciekawe. Dobra, XR15. Carbon fiber, 6 liter V12, 450 horsepower. It should have been on the track at Le Mans, not in the... Jakie UFO, nie? Jungle. Tego nie kojarzę, żeby był w czwórce, tego Jaguara. No i na te musimy sobie jeszcze poczekać. Tutaj mamy tego Renault i tutaj mamy to jeszcze. A ile musimy czekać? Pół miliona trzeba zapłacić. Dobra tam, odbieramy już wszystko. 6 central driving position and 66 centimeters of suspension. Tu siedzimy po środku, słuchajcie. Ten Jaguar ma podobno mega dźwięk. Zaraz przetestujemy wszystkie te samochody. Oprócz tego może. Dobra. Dobra, czyli co testujemy z tych samochodów? Może Corvette sobie darujmy. BMW już sobie zrobiłem pod wyścigi. Vipera ja bym przetestował na pewno, bo chcę sprawdzić, jaki ma dźwięk. Zobaczmy sobie tego Vipera. Dodge. I to jest stary Viper z 99 roku. Ta Toyota też kozacka, Toyotę też przetestujemy. Ole wielki silnik, V10. W środku nie sprawdziliśmy, ale zaraz sprawdzimy. Vipera, no, przetestujemy go. Gotowi? Jest okej, okay, no nie? Ale brzmi jak Viper typowo. W czwórce te Vipery brzmiały bardziej groźnie, ale może da się tutaj jakoś przetuningować te samochody. Bardziej groźnie brzmiały w czwórce, ale tutaj brzmią tak bardziej prawidłowo, wydaje mi się. Z tego co przynajmniej oglądam gdzieś tam na YouTubach, na filmach. Jak brzmią w rzeczywistości te auta.
Myślę, że dałoby się go zrobić jakoś fajnie na driftik. Co myślicie? Musisz sobie sprawdzić, Konrad, od kiedy jest streamek. Dobra, chodźmy sobie do chatki. Zobaczmy jeszcze jego dźwięk po zmianie tuningu. Na drifta go? Nie, no na razie nie będziemy tuningować go na drifta. Już dzisiaj dosyć tuningów. Zobaczmy tylko sobie dźwięk na przykład z innym wydechem. Ale patrzcie, ten Viper ma wydech z tyłu, no nie? Nowe Vipery już mają wydechy po boku. Bardzo ładnie brzmi, to znaczy tak typowo Viperowo, wydaje mi się. No i tyle. Tu możemy jeszcze pojemność zwiększyć, bo słuchajcie, w standardzie tu mamy 8 litrów, możemy zwiększyć do 8,2. Proszę bardzo, jakby ktoś chciał. Nie ma problemu. Możemy jeszcze jakiś chyba inny silnik założyć. V8 diesel. To już żeśmy testowali w Camaro, nie? No dobra, to sobie Vipera przetestowaliśmy, sprawdziliśmy. Bodykitów tam chyba nie było. Możemy sobie założyć jeszcze... A taki standard, nie? Jeśli chodzi o tą aerodynamikę. No to idziemy sobie dalej. Co tam jeszcze mieliśmy z tych znalezisk ciekawego? Mamy to najdroższe Ferrari, mamy F40 Competizione i mamy Mustanga GT. No to co, jedziemy po kolei, jedziemy sobie z Ferrari. To będzie to. I potem weźmiemy to GTO jeszcze, no nie? 250 GTO, tak sobie wygląda. No też taka torówka typowo, no nie? Posłuchajmy. W którym klasie jest? S2! O kurde, to jest koks! Ale ciska! Wow, jak skręca! O gościu! Dźwięk taki okej jest, no nie? Jest spoko po prostu, ale prowadzenie i osiągi są bardzo dobre. Będzie można go zrobić, myślę, spoko na wyścigi. A zwykłą F40 zrobić na przykład w klasie S1 czy coś. Ale mnie wgniotło w fotel. No. Fajny samochód. Dobra, to nie wchodząc do garażu, sprawdźmy sobie następny. Tam mieliśmy jeszcze Ferrari 250 GTO. To jest chyba najdroższe auto w grze, zobaczcie sobie. Ono kosztuje... Gdzie ty jesteś? Tu. 50 milionów, no nie? Zaraz po nim jest ta Daytona, to żeśmy tam kiedyś zdobyli, co kosztuje 30 milionów. Tutaj mamy 50 milionów niby koszt. No ale kto to kupi tak naprawdę, skoro każdy ma ten samochód? To już Daytona jest lepsza, no bo Daytony nie zdobędziesz za darmo, no nie? To jakiś random przyjechał. Co on ma za furę w ogóle? Jakiegoś Hyundai'a, zobacz. No i brzmi jak klasyk, no. O kurde. Tą kierownicę można sobie kupić do Trustmastera. Od tego Ferrari. Chyba jeden z youtuberów jeździ nawet na tej kierownicy. A już nie pamiętam, jak się nazywa. Zresztą Trustmastery już dobrze działają w Forza Horizon 5, a mój fanatek jeszcze nie działa. Jezu, jaki ból. Chyba zaraz sobie podłączę jakiegoś Trustmastera, byle jakiego, żeby mi tylko działało. Boże. No jest Ferrari. Pewnie można by było jakoś tam hardkorowo jeszcze zrobić. Samochód taki średni. Ja kiedyś próbowałem w czwórce go zrobić pod wyścigi i tak nie wyszło mi zbytnio. Tak, zrobiliśmy Tokyo Drift. Wydech mamy z boku tutaj. No i okej, no nie? Co tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy jeszcze Jimmy, tak? GMC Jimmy. Gdzie on? A tutaj jest, dobra. Jest na biało pomalowany. Zoba. Ole wysoki gnój. Do czego on jest? Do wszystkiego chyba.
Na polskie drogi, o, to jest na polskie drogi. Jaki kapeć wielki w ogóle. Jo, pierdziut. W teren pojechać? Dobra, jedziemy w teren. To jest standardowy tunik, ja myślę, że można go ciekawie zrobić. Nie no, jest chyba najwyższy samochód w grze, tak mi się wydaje. Największym prześwitem wydaje mi się. No nie? A właśnie, nie wiem czy zauważyliście to, ale jak mamy tą piosenkę skillową, to nasza postać w samochodzie się buja. Przejdę wam bliżej kamerę. Widzicie? Taki smaczek. No na offroad go zrobić, no tylko na offroad! O kurde. Dobra, chodźmy do garażu, spróbujmy go przetuningować. Monstera nie mam, nie da się go zdobyć na razie. Nie da się go kupić, no nie ma go po prostu. Mam nadzieję, że go dodadzą. Na drift? O kurde, nie szalej. Dobra, dajmy sobie auto upgrade do klasy A, okej, i zobaczmy. Tak, jak robimy sobie ten auto upgrade, to opony nam się szosowe ładują do niego. Sliki w dodatku. Dajmy tutaj proper oponki, szerokiego kapcia, mamy już taki szeroki dosyć. I dajmy sobie zawieszenie, bo chyba tutaj mamy jakieś, nie wiem jakie to jest zawieszenie. Mamy rajdowe, tutaj już mamy poinstalowane wszystko, tutaj też, dobrze. To tylko to trzeba pozmieniać, nie, jak się to tuninguje. Skrzynia wyścigowa, no i oczywiście możemy swapy robić, tak? I spoilers tu, o, taki akurat, no nie, nie przeszkadza jakoś zbytnio. No ja daję bez niczego. Fajny ten samochód jest, nie wiem, jakoś tak mi się podoba. A w standardzie jak on w ogóle brzmi po tuningu? Ale to ja chyba standardzik zostawiam. Czy da się go na dwa koła postawić? O, to musimy sprawdzić, to koniecznie. V8-ka. Myślę, że da się. Jak jest tak wysoko zawieszony, jest taki dosyć krótki. No będziemy musieli sobie to sprawdzić. Dobra, instalujemy na razie takie. A potem jeszcze porobimy sobie. Dobry na rajdę. O, dziękuję za rajda. Ja myślałem, że chodzi wam o rajda tutaj w grze. Dzięki, Grabartek. A to Graba, nie Grabartek. Dobra, sorry, Graba. Ja myślałem, że Grabartek, nieważne. Jest jeszcze taki inny streamer, Grabartek. Dzięki za rajda. I teraz tak, custom. To zrobiliśmy. Mieliśmy jeszcze sprawdzić inne samochody. Ferrari sprawdziliśmy, Mustanga możemy sprawdzić. I możemy tego Jaguara też sprawdzić. Mówiliście, że fajny dźwięk ma, tak? No to sobie go sprawdzimy. Jaguar. A mam parę tych Jaguarów tutaj w ekwipunku. Terenówkę na drift? Myślę, że dałoby się zrobić jakąś terenówkę na drift. Szkoda, że tego tyłu nie można otworzyć. Jaka kierownica. Ej, w ogóle jakiś środek. Ty, patrz gdzie jest... What? Patrzcie na to. Wsiada się z tej strony, a dźwignię zmiany biegów masz pod prawą ręką. What the... To czemu już nie zrobili tego kokpitu tam, gdzie powinien być, no nie? Przecież wsiadając do tego auta możesz dźwignię zmiany biegów zahaczyć. Co ci Brytyjczycy? Co jest? Coś nie tak. Co oni wymyślili tutaj z tym samochodem? Idź pan. Trochę widać tutaj przez szybę silnik, no nie? Dobra, posłuchajmy gnoja. Strasznie szybki na podtuningu jest? O kurde, jak to wygląda. Zobaczcie, kiedy tył długi, no nie? W razie bez szału, mnie tak nie porwał ten dźwięk tego samochodu. Ale może po zmianie wydechu coś się zmieni. Chodźmy do garażu. Tak sprawdzę sobie różne te furki, bo one są takie ciekawe, no nie? Tutaj te dźwięki też zostały ulepszone. Dobra, upgrade i... Patrzcie, światło mu się otworzyły, czemu? A tu nie można wydechu dać? Patrz, nie ma tu opcji, żeby dolot zmienić chyba? A nie, jest intake, dobra. Nic się na mnie zmienia. No co mówiliście, że ten dźwięk jest taki jakiś niesamowity? Jak dla mnie brzmi, no przeciętnie. Do klasy X ja bym go widział w klasie S1. Bo widzę, że ma potencjał. Tutaj jeszcze tylko trochę ulepszyć go, cyk. I byłby git. Żadnych swapów, niczego. Tutaj mamy jakąś fajną V8-kę 5-litrową.
O, myślę, że można by było do klasy S1 go zrobić jakoś fajnie. Auto upgrade, S1. O, i niech sobie siedzi w tej klasie. Ja go później jeszcze tam może jakoś ulepszę. Nawet całkiem nieźle się prowadził w standardzie, więc myślę, że jest potencjał. Dobra, co my tam jeszcze mamy z tych samochodów, które znaleźliśmy? No jeszcze jest ten Mustang. Porsche już chyba żeśmy sprawdzali, no nie? Sprawdzaliśmy Porsche, zrobiliśmy sobie tunik RWB i tak dalej. I została nam ta jeszcze Toyotka do sprawdzenia. Sprawdźmy sobie tego Mustanga. Ile tych Fordów już, kurde. Czy naprawili już znikanie innych graczy na sesji? Nie, niestety nie. Dzisiaj w nocy to testowałem z kolegą i niestety kolega mi zniknął, nie ma go. Także na razie nie robię żadnych zlotów dla widzów ani nic, tylko po prostu tak sobie grałem. O, ale fajnie brzmi. A, myśmy go już sprawdzali kiedyś. Już mi się przypomniał ten dźwięk. No, on brzmi fajnie, bardzo mi się podoba. Dobra, jeszcze mieliśmy do sprawdzenia Toyotę, tak? No jest tutaj. Mówicie, że ta Toyota to jest koks, tak? Jak się go porobi, ją porobi. To wygląda na koksa. Koksiarsko wygląda, to już jest taki stary samochód, że musieliśmy go szukać w tych wrakach. Jakie się te koła wyginają z przodu, fajnie to wygląda. Świetnie to zawieszenie pracuje tutaj w piątce. W czwórce też fajnie pracowało, ale tutaj jest jeszcze to dodatkowo ulepszone. Nieźle. Ponton taki, no, ej, jak poduszkowiec się zachowuje. Ale myślę, że będzie można fajnie to zrobić, bo patrzcie, ono wszystkie te nierówności wybiera. Doskonale. Toyota na draga? Nie, ja już jednego dragowca dzisiaj zrobiłem, już wystarczy, wystarczy. Jednego dragowca, drugiego na Willy. Już dosyć, no. Dobra, upgrade do klasy A. Nie, no tutaj to musimy coś lepiej porobić. V10? Ale ma te kurde zawieszenie hardkorowe. Dam te 7 litrów tutaj. O ja, myślę, że to będzie koks. Ja pierniczę. Tutaj jeszcze można rozwiercić do 7,5 litra. Jezu. I to ma napęd na tył tak w ogóle. S1 klasa. No ciekawe. To będzie jeździć w ogóle? Nie mam pojęcia. A tu nie możemy wymienić opon w ogóle. Ty, w S1 takiego koksa? Ja pierniczę. Dajmy lżejsze felgi. Możemy tutaj, zobaczcie, aż o 48 kg lżejsze felgi możemy zainstalować. Jest przepaść. Dajemy to. I tu możemy coś jeszcze zrobić. Napędu na 4 koła nie będę tu robił. Aha, możemy dać zamiast superchargera, możemy dać turbo sprężarki. One są trochę lżejsze od superchargera. Także tutaj to się chyba bardziej nada. O kurde, będzie mielić w miejscu te koła, a nie jechać do przodu. Coś tak czuję. Dobra, gotowy. W klasie S1 mamy już ekstremalną offroadówkę, moi drodzy. Nawet nie udało mi się wymaksować. Ja podejrzewam, że samochód nie będzie w ogóle jeździł do przodu. Dobra, wychodzimy. Zobaczymy, co będzie teraz. Uwaga. Ojej, no to będzie dobry na przełajówki wóz chyba. Chyba tak, tylko ja teraz zrobię taki byle jaki tuning. Ale może później go sobie jeszcze poprawię. Ale nie no, jakąś tam trakcję ma. Nie jest źle. Da się go na pewno lepiej zrobić. Ja tutaj taki ciężki silnik zainstalowałem. Myślę, że jakby coś tam innego popróbować jeszcze, to dałoby się go skonfigurować w tej klasie S1, żeby był takim koksem na te przełaje. Teraz się go tak ciężko prowadzi. Ale z drugiej strony zobaczcie, jak on świetnie wybiera te nierówności, no nie? I jak go buja! I faktycznie macie rację, to jest jak poduszkowiec.
jedziemy. O kurde, patrzcie, wszystko wybiera elegancko. No idzie, tylko wiesz co, ciężko nim tak jechać w prostej linii cały czas. Ciężko go utrzymać, ale to chodzi, no. Ale wybiera wszystkie te nierówności bez problemu. Ja myślę, że to jest jeden z lepszych samochodów offroadowych. Na wyścig go? No dobra, możemy spróbować. No myślę, że będzie słabo na wyścig mimo wszystko. Najlepszy byłby wyścig, jakbym pojechał, wiesz, z jakimiś graczami, no nie? I wtedy sprawdzić, co ten samochód potrafi. Tutaj chodźmy sobie. No, chłopa podnosi podczas kręcania, to fakt. Jest zrobiony na miękko, no. Tak, żeby, wiesz, wszystko tłumił. A tłumi wszystko fantastycznie. Dobra, jedźmy sobie to. Ponoć jeden z lepszych offroadowców, więc myślę, że można go ciekawie zrobić. Ja sobie zrobiłem tylko teraz tak, wiesz, byle jak. Ale... to był chyba też taki bardzo dobry samochód w eliminatorze, no nie? Tam na samym końcu, na 10 poziomie chyba się go miało. I on, jak miałeś ten samochód, to wszystko wygrywałeś. Dobra, no jedźmy, no zobacz. Zobaczymy, jak nam pójdzie przełajówka. To nie był ten? Ale też jakiś taki podobny. Też jakiś taki offroadowiec hardkorowy. Ło. Na protrak był? A to też coś w tym stylu, no nie? Ten protrak. Dobra, dzięki, że mnie poprawiliście. O! Ciężko go opanować jest. I zaskakująco dobrą trakcję ma, no nie? Jak na tyle mocy. O! Kurde, nie wyrobię. Za miękki jest, no. Za długo reaguje na ten skręt. Zmieściłem się. Wybiera fajnie, ale jest za miękki. To fakt. Jeszcze go jakoś przerobię na pewno. Kurde, zostawili mnie z tyłu. Niedobrze. Tak, trochę za bardzo pływa, no. Zrobię go na pewno. Wymienię mu silnik, może na jakiś lżejszy jak jest. Po co mu tyle mocy, no nie? Jeszcze jak mamy napęd na tył. Ale buja się fajnie. I kapcie takie szerokie. Coś tam jeszcze z nim porobię na pewno. Dobra, który jeszcze samochód był taki fajny w tym? Aha, jeszcze mieliśmy tego F100, no nie? Forda. Ten to już w ogóle będzie chyba taki bardzo wolny, co? Tutaj jest. W sumie mogłem sprawdzić jeszcze, co mają w perkach te samochody, no nie? Niezniszczalna Toyota, tak. Dobra. Tutaj sprawdzimy. No nic specjalnego. Ależ brzmią te auta tutaj. Łeb urywa. Czy mam śnieg? Śnieg jest tylko na szczycie wulkanu. Ty, ej, to jest standardowy samochód. Ford F100. I zobaczcie, jak ładnie sobie radzi, no nie? A czy mam śnieg w realu? Ale wiesz co, nie sprawdzałem jeszcze dzisiaj, poważnie. Nie, rano jak patrzyłem, to nie było. O kurde, tego też tak buja dziwnie. Hot Rod? Można by było zrobić takiego sleperka, no nie? I na przykład na jakieś tam, nie wiem, na rajdy może, o coś takiego. Na koło go? O, to mogłoby być wyzwanie, bo jest jednak trochę za niski jak na koło, no nie? Ale brzmi fajnie. No i co, sprawdziliśmy sobie te wszystkie samochody. Odkryliśmy sobie dwa ostatnie niestety, już chyba więcej nie mam do znalezienia, ale będą dodatkowe rozszerzenia mapowe i na tych dodatkowych rozszerzeniach mapowych też zawsze są samochody do znalezienia. On ma body? O, to musimy to sprawdzić. O, kłamałeś mnie, dostajesz bana na czacie.
Nie ma body, ale możemy sobie tutaj coś powsadzać, jakieś tam opcje dodatkowe. A, tutaj możemy sobie wywalić zderzak, jakiś próg. O! Zobacz, koło zapasowe. O, jak chcemy sobie przejrzeć samochody, które mają bodykity, można to bardzo łatwo w Fordzie zrobić. Czekaj, tylko nie dla tego samochodu, tylko musimy wejść chyba gdzieś tu i tu filtr. A, upgrade preset available. I tutaj mamy te wszystkie samochody, które mają presety i prawdopodobnie bodykity też. Takie już gotowe tuningi, no nie? Więc jakbyśmy chcieli sobie na przykład... Kurde, ja je wszystkie posiadam. Te samochody. O, El Camino nie mam, możemy kupić. Ile to kosztuje? 65 tysięcy, o kurde. Nie wyrobię. Z którego roku jest ten F100? Nawet nie spojrzałem, z 50 któregoś może? Coś tak strzelam. Już tutaj ma odpowiedzieć za kłamstwo. No nie, no bez przesady, ja żartowałem z tym banowaniem. Tutaj na przykład możemy sobie jakiś tam preset odebrać do tego samochodu. No mamy tutaj body kit i preset. Nie? I mamy coś takiego. Także to jest taki preset, czasami są razem z bodykitami, czasami są po prostu już gotowe tuningi. I tutaj mamy napisane, co jest z tym samochodem zrobione. Czyli mamy jakąś tam V8 1000 koni mechanicznych. I mamy w klasie S1 jakiś tak przetuningowany samochód, no nie? Także sporo jest tych samochodów z takim presetem tuningowym, ale no warto też sobie samemu tuningować. El Camino. Muszę sobie porobić jeszcze więcej tych furek na różne wyścigi. Ale póki co znaleźliśmy sobie te wszystkie ukryte. No i tak jak mówię, jak będą nowe rozszerzenie mapowe, to tam będzie tych samochodów więcej na pewno.